Witajcie, witajcie. Dzisiaj jeden z ciekawych grzybków. Na obecny moment, kiedy nagrywam ten film, on jest ujęty jako częściową ochroną. Więc na ten moment, kiedy to nagrywam, więc. Ale jak wiecie, przepisy się zmieniają. U nas w Polsce dość rzadki, chociaż w niektórych miejscach jest dość częsty, z tego co ja tu się dowiaduję od innych osób. Ja trafiłem go w terenie górzystym. W terenie górzystym jodły świerki, to jest jego środowisko. A na niżu w buczynach można go spotkać. Zobaczcie, jak on wygląda. On dość charakterystyczny jest, więc nie będzie problemu z rozpoznaniem tego grzybka. Zobaczcie tutaj te owocniki. Wygląda jak szyszka, coś mniej więcej. Jest taki zmechacony, ciemny, zazwyczaj czarny. Młody, jeżeli jest młody, to rurki od spodu, bo on ma rurki, są jasne, a potem ciemnieją. Jest tu tych owocników jeszcze trochę więcej, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, tutaj owocnik, tu kolejny. Jeden owocnik, ktoś go po prostu oglądał. Mam wyrwany, więc zrobimy na nim przekrój, żeby zobaczyć, jak on wygląda. Moment. Zobaczcie teraz na tym przekroju tego grzyba. Jak on wygląda właśnie zaraz po przecięciu. Chwilka, to naprawdę trwa kilkanaście sekund i tak się w ten sposób przebarwia. Potem on będzie, najpierw się robi taki ceglasty, a potem zmienia się w ciemny taki czarny kolor. Jeszcze osy mnie atakują. A tu zobaczcie na rurki. Teraz widzicie tutaj rurki, ale one są w tym momencie te rurki są jasne, ale z wiekiem będą coraz ciemniejsze. Tak wygląda ten grzybek. No to tyle, będę kończył. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć, pa.